Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Siemanko, z tej strony Kroko! $400 bitwa, dołączamy do jakiegoś tutaj gostka, dwie skrzynki, skrzynka Prince. Na sam początek, ona chyba 240 dolców kosztuje, więc mam nadzieję, że tutaj dla... No... Mogło być lepiej, tak? Zobaczmy drugie otwarcie. No, USP, kill confirm tutaj, no... No, mogło nam pójść lepiej, tak? Ale jak ty chcesz, żeby może tobie się udało i żeby poszło ci dobrze w konkursie, na kosę, to sobie dołącz, tak? Link w opisie, wbijasz na skinsforfit.pl, klikasz dołącz do konkursu i możesz sobie oczywiście tego pięknego konkursu dołączyć. Przypominam również o kalendarzu na początku filmu, zostaw oczywiście suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, komentarzyk, napis z cyferką z kalendarza, no i oczywiście użyj kodu Kroxy na helkę, jeśli logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz promokod i tutaj oczywiście kodzik Kroxy przez Wex piszesz 10% więcej każdej wpłaty, oczywiście również kasa na start dla nowych użytkowników, więc polecam oczywiście, polecam sobie oczywiście z tej możliwości skorzystać. Może przed batelką otwórzmy parę tutaj skrzyneczek, bo zaraz mam dla Was mocną bitwę z paroma youtuberami, ale to za momencik, to za momencik. Pierw otwórzmy sobie Ruby Sherry tutaj na wróżbę tej bitwy, no overprint, rękawice, tak przeciętnie bym powiedział. Generalnie dzisiaj były mecze Counter-Strike'a, nie? O eliminację do Majora grało Astralis z Nine Pandas, grało również, co tam grało dalej? Gold Eagles z Bad Boom i Gamer Legion z Fnatic. Trafiłem wszystkich trzech zwycięzców. Generalnie na jednym kuponie nie miałem mecze, znaczy mapy w każdym z tych meczów powyżej 2,5. A wszystkie mecze dzisiaj 2-0 się skończyły. No i trafiłem w każdego, trafiłem każdego zwycięzcę. Trafiłem oczywiście Nine Pandas na kursie 3,20 stary. Gold Eagles na kursie 2,10 i Gamer Legion na kursie 1,80. No wygrałem bardzo fajną sumę, ale coś stało potem. Nie chcę o tym rozmawiać, nie chcę o tym rozmawiać. Tak samo chyba nie chcę rozmawiać o tym, co się dzieje w tej skrzyni, bo jest to, no, poniżej, że tak powiem, moich tutaj oczekiwań. No, ostatnią skrzynkę mogę tutaj otworzyć, bo zaraz mi braknie na bitewkę. Ale zobaczmy, otwórzmy tą jedną skrzynię. No, jakby tutaj ten Gamma Doppler spadł, no to by było Gino, ale no niestety się tak tutaj nie wydarzyło. 287, dobra, to jeszcze jedno, ale to już jest dosłownie ostatnia skrzynia Ruby Sherry. Jak ona teraz tu nie... Jak pięknie ten bajonetem dzień wygląda. A, no i Vaxes, no i Vaxes, oczywiście. Kto by się spodziewał, że to akurat Vaxes trafił tego pięknego skina. No, nie wiem, to już jest chyba definitywny, że tak powiem... definitywne rozstanie z tą skrzynią. Mam takie wrażenie, ale zjadę sobie na dół i otworzę jeszcze jedną skrzyneczkę. Ona, nie wiem, gdzie ona była. Gdzie jest moja skrzynka taka, wiesz, sympatyczna, gdzie jest moja sympatyczna skrzynka, która kosztuje 400 dolców? Ej, nie widzę jej. O, jest! Ona $500 teraz kosztuje. No dobra, trochę dużo, ale jedno możemy otworzyć. Zobaczmy. 500 do... No, uznajmy, że tego nie było. No i mamy to, bitwa na $1000 na 4 osoby. Tutaj Simek jak zwykle potrzebował specjalnego zaproszenia i trochę czekaliśmy, aż tutaj dołączy do tej bitwy. No ale lecimy. $65 na moje konto, 9 skrzyneczek. No jestem ciekaw, co tu najwięcej będzie wart. No najwięcej dziwo te Damascus Steele. Zobaczmy, tutaj skrzynka też całkiem sporo warta. Ale no Simuś tutaj, no coś k siebie chyba za bardzo poczuwa. Co to jest za kałach? Żeby on tylko nie był jakiś drogi. O! Dzień dobry! No ale teraz też bardzo ważna skrzynka. No czy tutaj... No to spoko. No spoko. Factory New, Flip Night Flore. Zobaczmy. To była najtańsza skrzynia, bo za $5. No i zobaczmy. Generalnie 4 osoby muszą wydać $4000 na tą bitwę. Czyli jakoś... Ile? 16 tysięcy złotych. No póki co chyba największa bitwa na Hellcase. 16 tysięcy złotych. Zobaczmy, ostatnia skrzynia. No ja nie wierzę, że tu może się jeszcze coś złego wydarzyć. Jeszcze masterpiece na koniec, stary. I to się wydarzyło. Udało mi się zgarnąć $3300 z tej bitwy. No powiem ci tak,
Powiem ci tak, to co dzisiaj straciłem, no w tym momencie definitywnie zostało odkute 3450 dolarów na moim koncie. No jestem naprawdę tutaj w niemałym szoku, jestem naprawdę tutaj szczerze pozytywnie, bardzo pozytywnie zaskoczony. Hard Luxury. Otwórzmy sobie jeszcze jedną taką skrzynkę, zobaczmy, jest AWP Asimov. No Asimovka, no zawsze spoko, ale czy to jest na pewno skin, jakiego my oczekujemy od Tyszyni? No nie wiem, ale otwórzmy 4 na raz za 1000 dolców. Zobaczmy, czy teraz coś nam się tutaj lepszego uda zdobyć. Jest Onitaji, jest również Glock tutaj, który też trochę kosztuje. Czy to będzie zwrot tej skrzynki? No niestety nie, dlatego do 2 razy sztuka. I zobacz, ale to już jest ostatnie, definitywne otwarcie. Albo nie. Zobaczmy, ile awopasu, bo może teraz ciut lepszy stan będzie. No prawie. Ostatnie otwarcie. Do 3 razy sztuka. Przysięgam, że jak mi teraz nic nie dasz, no, case hardened, tego print stream w sztukach 2. Jest potencjał, jest potencjał. 2200 dolarów. No to jak oddało, to jeszcze raz, co? Ja chcę jeszcze raz. Ale zobaczmy, no teraz jakaś meduska. Meduska może niekoniecznie. WP Boom, Glock znowu, no z 500 dolców może będzie. No jest 600, okej, okay, to odpuszczamy tą skrzynię i idziemy teraz, zjeżdżamy troszkę w dół i otwieramy. No tutaj nie otwieram, więc to jest 127 dolców kosztuje. No to z 4500 wydajemy. Zobaczmy, co tu jest. No jest Fire Serpent, jest X-Ray, jest nawet AWP Graphic. No taka trochę zapomniana wręcz. AWP, bym powiedział, 311 dolarów, leciutko minus. Spróbujmy jeszcze raz. Jesteśmy i tak, znaczy no nie wiem, czy jesteśmy zarobieni, ale jest to na pewno odcinek nie najgorszy. Zobaczmy, ile to będzie kosztować. Podejrzewam, że z 200 dolków. No jednak 300, dobra, no jak tracimy. No w sumie sporo tracimy, no ale może coś lepszego. No jest Fuel Injector i 3 print streamy, digielki. Dobra, ostatni tutaj, last chance tak zwany. I zobaczmy. No jakby Desert Hydra spada, no to byłby to na pewno definitywnie profit. No ale no, że tak się nie dzieje. No to skrzynkę odpuściami, zjeździami w dół. Magnificence. Chyba źle i tak to przeczytałem. Ale zobaczmy. 200 dolców, pojedyncza taka skrzynka. Mamy Kawaha Bloodsport, czyli do skipnięcia z 50 dolków to okej. Okay. Dwie na raz, 400. Zobaczmy, co teraz tutaj Hellcase nam zaproponuje. No, jest to przeciętne otwarcie znowu po raz kolejny. Znaczy po raz kolejny. Kurde, teraz chciałem 3 i patrz, zepsułem schemat. Jakbym otworzył 3 na raz, to by... jestem pewien, żeby coś spadło, stary. A jest MK Asimov, AWP Boom. No i zobaczmy, 3 na raz. Czy one nam tutaj coś zmienią? No jakby butterfly spadł. Kurczę, ale was rozpieszczam dzisiaj na tym filmie. 660 dolców. Jest to profit. I zobaczmy teraz. 800 dolarów na 4 takie skrzynki. I nie dostaję z nich totalnie nic. No jestem naprawdę w szoku, że nie mogę nic totalnie wydropić. Ostatnie otwarcie. Jak tutaj nic nie poleci, no to kończymy chyba. Chyba kończymy odcinek. Okej, okay, są glowsy. No 0,8% na nie. To chyba trochę kosztują, co? No dobra, myślę, że takim pozytywnym akcentem możemy skończyć ten film. No chyba najlepszy, znaczy może nie najlepszy, ale jeden na pewno z lepszych dropów z tej skrzynki. Jeszcze są na grafice, więc jest dobrze. Dzięki za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. Będzie w kalendarzu kodzik Croxy. I co? Elo.